jesteśmy na Łotwie. Od jednego z naszych widzów dostaliśmy polecenie zobaczenia pięknego parku narodowego, tylko wybrania mniej znanej trasy. No i właśnie dojechaliśmy, właściwie skręciliśmy z głównej drogi na drogę polną, która ma nas doprowadzić do tego punktu. No i zastanawiamy się, czy naszym vanem jest sens jakby ryzykować i jechać w ciemno. Nie to, że nie wierzymy temu człowiekowi, ale no droga wygląda tak. W mapie wygląda to tak, jak jeden wielki las. Znalazłem inną opcję i jedziemy, objedziemy ten las dookoła przez autostradę i zostawimy samochód gdzieś koło autostrady, jeżeli będzie jakiś zjazd i tam przesiędziemy się na rowery i wjedziemy do tego lasu, ale od drugiej strony, bo od tej strony nie widzimy, żeby cokolwiek było ciekawego. Jesteśmy w Narodowym Parku Przyrody, w środku, jedziemy autem, bo wolno. Dojechaliśmy do parkingu. Na środku tego wielkiego parku i lasu jest parking. Udało nam się dojechać, znaleźliśmy fantastyczny parking. Obok nas jest super camper, zaraz zobaczycie jak dokładnie go z bliska. No, my zjedliśmy zupkę i idziemy dalej. Czymś takim to można wszędzie wjechać, ale... ale palić to musi nieźle. Wolę naszego. Jak na razie. Ten gość, ten facet, który nam napisał o tym, żeby tu przyjechać, napisał, żebyśmy się wypsikali dobrze antykomarowym sprayem. Bo podobno jest ich dość sporo. Tu jest mniejsza, krótsza trasa, o której było właśnie wspominane w poradzie. Tu jest trasa dłuższa. Jus et sat seat. Jesteśmy tu. My raczej zrobimy dłuższą, jeśli nam się uda. Tutaj. Bo tu jest miejsce widokowe właśnie, które warto zobaczyć. Wchodzimy na teren Mokradeł. Parku Narodowym na Łotwie. Kameri. Parku Kameri. Jest tutaj informacja, że jeżeli jest mokra pogoda, pada deszcz, to te ławeczki, to coś jest śliskie. Więc trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć i nie wpaść do mokradeł, które są jak gąbka. Patrz tu. Właśnie tak powstają ujęcia, które widzicie na vlogu, jak my odchodzimy. Zawsze ktoś musi wrócić po kamerę. Najczęściej jestem to ja. Jestem w ciężkim szoku. Ja się bałem wejść, czy chciałem wejść kawałeczek tutaj pochodzić potem. A Kasia mówi, nie, przecież wpadniesz do bagna, już nie wyciągną. Tuż po tobie. A gość się wrzucił, już skoczył po prostu. Wrzucił ze siebie. No nie wiem, czy to jest mądre i czy to jest bezpieczne. Żyje. Nie wiem. No ale żyje. Żyje. Wildlife. Daleńkę. Blog. Typowy blogowy ten kadr. Ujęcie. Tak, oto wróciliśmy do lasu. Bardzo fajna wycieczka. Polecam każdemu, kto będzie w okolicy albo będzie jechał w kierunku Rygi.
Można się tutaj zatrzymać, jest przyjemnie, cicho, spokojnie. Nie ma ludzi, nie ma zwierząt. To dziwne, ale nie ma tutaj zwierząt. Są dwie trasy, krótka i dłuższa, także można to zrobić szybciej. Dłuższa zajmuje około 2,5 godziny. Właśnie dostaliśmy pierwszy mandat. Jak się okazało, w tym kraju, na Łotwie, jest obowiązkowa wineta dla samochodów powyżej 3,5 ton, ale nie, powyżej 3 ton. I niestety zhaltowali nas. Sprawdzili nas i dostaliśmy mandat. Nie dało się nic kompletnie zrobić, zagadać. Mimo że byłem miły, dobry, smutny, dobry, no wszystko próbowałem, wszystkich technik jakie znam. Nie dało się niestety z tymi panami nic załatwić. Nawet polską wódkę mu zaproponowałem. Dostaniemy mandat od 180 do 360 euro. Przyślą nam go do Polski i będziemy musieli tu przyjechać jeszcze, żeby go zapłacić, jeżeli z tego dobrze to zrozumiałem. Jestem po prostu smutno, mi jest mi źle i jeszcze będę musiał zapłacić 180 albo 300 euro za coś tak strasznego. A to nie jest to, że my nie chcieliśmy kupić winiety, bo jakbyśmy wiedzieli, że trzeba kupić winietę, to byśmy kupili, ale myśmy sprawdzili i była informacja, że samochody osobowe do 3,5 ton nie muszą mieć winiety. A okazuje się, że muszą. Więc zapiszemy do polskiej ambasady, żeby nam to anulowali, bo ja się z tym nie zgadzam. No i kupujemy tą winietę. To będzie najdroższa winieta w życiu chyba. 14 euro za tydzień zapłacimy tutaj i 180 albo 300. Jeszcze nie wiemy dokładnie ile, bo nam przyślą rachunek do Polski. Raz na wozie, raz na wozem. Smuteczek. Słuchajcie, no emocje już teraz tak troszeczkę zelżały i tak sobie siedzimy i gadamy z Kaśką, że mogło być znacznie gorzej. Mogliśmy dostać zdecydowanie większą karę, mógł nas haltować, mógł nas zabrać ten dowód, ale to już kij z tym. To, co jest ciekawe, to, że ten gość mówił bardzo dobrze po polsku i żeśmy sobie tam rozmawiali. Ja już próbowałem, słuchajcie, wszystkich możliwych chwytów. Co nie próbowałem, to już próbowałem. No i ten gość w końcu mówi absolutnie nie. Będzie protokół, będziesz płacił i tak dalej. Potem jak już wypisał ten protokół cały, to mnie tłumaczył, jak ja mam teraz to zapłacić. I tego nie mogliśmy się w ogóle dogadać. No i gość mówi, że mam tam 30 dni, coś tam. A ja zrozumiałem, że ja muszę z tym protokołem jechać na komisariat w ciągu 30 dni zapłacić. A jak nie zapłacę, to mi wyślą do Polski mandat, nie? I będę miał przesrane. No i gość mi to tłumaczy i pyta się, czy ja rozumiem. Ja mówię, że nie. No to gość jeszcze raz od początku wytłumaczył mi 30 dni, jeden dzień musi zapłacić to do Polski, coś tam, nie? Czy rozumiesz? Nie, ja mówię, nie, w ogóle nie mam pojęcia, co mówisz. Nie rozumiem. No gość zaczął się w końcu śmiać. No i naprawdę, no potem to się tak emocje już, jak wiedziałem, że już to wypisałem, to już mnie dobra, to już życie. No i potem już gość się zaczął, uśmiechnął się, jak już zrozumiał, że nie rozumiem. A potem ja mu mówię, wie pan co, niech pan tam napisze, żeby mało policzyli, żeby wysłali mi mało. On mówi, co mało? On mówi, no mało, bo ja nie mam pieniędzy, nie wiem z czego zapłacić. On mówi, zaczął się śmiać, że on nie może tak zrobić, że mało napisać mandatu. A ja mówię tak, a jak wie pan tak ciach ten mandat, a on ciach, nie ma ciach, idź już. I tak po prostu jak wiecie, jak takiego natręta. Mówię, idź już pan. Ja mówię, ale no ciach by pan ten mandat, ten protokół i byśmy się pożegnali. A on mówi, jedź do tego Tallina, idź już, jedź stąd, pa. A teraz jedziemy na plażę, Kaśka znalazła jakąś super miejscówkę, na której będziemy się relaksować i zapominać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Jesteśmy na plaży. Idziemy teraz zrelaksować się i zapomnieć o tym, co się wydarzyło z tymi policjantami, patrząc w Bałtyk. To jest Bałtyk? To jest płytko. Idziemy do ambasady dowiedzieć się, co mamy zrobić z tym biletem, bo ja nie do końca rozumiałem tego faceta i może uda nam się coś ugrać, utargować. Ja
nawet jeśli nie uda nam się utargować, to przynajmniej będziemy wiedzieć, co mamy zrobić. Pojedziemy do ambasady, pokażemy im ten papier, dowiemy się od kogoś, kto rozumie łotewski, co tam właściwie jest napisane, co mamy z tym zrobić. No ale z tego wszystkiego i tak cieszymy się, że to stało się tutaj, a nie na przykład w Austrii, gdzie musielibyśmy zapłacić 3000 euro i tym samym chyba musielibyśmy zakończyć naszą podróż. No i rowerki są gotowe i ruszamy do polskiej ambasady. Jeszcze nigdy nie byliśmy chyba w polskiej ambasadzie za granicą, także jest przygoda. Jedziemy i stało się jeszcze coś takiego. Tragedia, po prostu totalna tragedia. Jadę i nagle bum! Rower się złamał. Rozłożył się, ale także chyba już go nie złożymy. Jeszcze. Ale zawsze możesz jechać jakby na trzech kółkach. Na jednym. No nic. Cóż. Pecha ciąg dalszy. Trytytką to zepnę. To nie jest śmieszne. To jest śmiech przez łzy, no cóż tam zostało zrobić? Najgorsze jest to, że szkoda mi zostawić tego rowera, żeby go z omiarza zabrali, bo tam są nowe wysięki opony i dętki, nie? I idź, po prostu idź. 200 zł. Ja idę go skupać tam te krzaki. Trzyma. Wiernicza go do tych krzaków i... Których krzaków? Tam. Rower schowany, możemy iść. Ty będziesz szedł. Jesteśmy pod polską ambasadą, wchodzimy. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udała misja. Spotkaliśmy się z bardzo miłą panią Ingą, chyba konsulem, nie wiem kim ona była. No niestety nie udało się jej nic załatwić, bo ten wydział do spraw mandatów za nie pracuje dzisiaj już. No i powiedziała, że musimy iść na komisariat ale jeszcze. Ale wytłumaczyła nam, co się wydarzyło, wytłumaczyła nam, co jest napisane, co możemy zrobić. No i idziemy tam zapytać. Prawda, dzisiaj jest zamknięty wydział właśnie do spraw naszych. Tak. Ale idziemy zapytać, bo warto, bo możemy się odwołać od tego. No albo ewentualnie może nam się uda trochę tą karę obniżyć. Albo dowiedzieć się, ile jej jest i jak się je płaci. Dokładnie. No, dokładnie. Także idziemy teraz na komisariat. Może nam się uda od razu ją zapłacić i już nie będzie też problemu potem z pocztami. Ten budynek tam, to jest fragment terytorium policyjnego, w którym nie przed chwilą byliśmy z Łukaszem. Właśnie wyszliśmy z komisariatu policji, spotkaliśmy tam bardzo miłe trzy panie, które bardzo chciały nam pomóc. Niestety nie umieliśmy się dogadać ani po łotewsku, ani po rusku, ani po angielsku. Więc zadzwoniliśmy do konsulatu, pani konsul nam pomogła, przetłumaczyła wszystko, załatwiła sprawę elegancko, ale... Ale musimy tutaj być osobiście. We wtorek, więc musimy tu dostać... Sprawa wygląda tak, że mamy 30 dni na rozpatrzenie naszej sprawy i jeśli my się nie zjawimy na komisariacie osobiście, to oni jakby tą sprawę rozpatrzają sami bez naszej obecności, wysyłają nam po prostu rachunek. A jeśli chcemy jakkolwiek to powiedzmy załatwić na naszą korzyść, to musimy tu być osobiście, czyli zostajemy do... Wtorku, za 5 dni, 4 dni dostajemy ekstra w Rydze, na plaży, zwiedzając, podziwiając miasto. Widocznie tak musiało być. Wciąż jest szansa, że jakoś nam się to uda ugrać. Tak, bo jest zakres albo 180 euro, albo 360. Jak się nie pojawimy na miejscu, to wiadomo, że będzie 360. Jak się pojawimy, to jest szansa, że 180. Także stawka jest wysoka. Tak jest, więc zostajemy do czwartku. Wtorku.